Czas przejść do prelegentów. Pierwsza nasza prelegentka, Magdalena, która okazała się być bardzo tajemnicza i nie zostawiła mi ani zdania informacji o sobie, zaprezentuje nam świat Joomla oczami grafika. Zapraszam Cię, Magda. Oczywiście, jeżeli masz ochotę, opowiedz o sobie, skoro ja nie miałam takiej Witam możliwości. Witam wszystkich serdecznie. Więc nazywam się Magdalena Zaręba, jestem grafikiem, projektantem, ale no, można powiedzieć w skrócie, obecnie działam niezależnie, ale współzależnie z synem Michalek. Współzależnie. Tak to można nazwać. Trochę historii, więc skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, wzornictwo przemysłowe. No, między wzornictwem a grafiką jest bardzo duża różnica. Ale no cóż, rynek pracy jest taki, a nie inny, a ja staram się dostosowywać do tego, co jest możliwe, a wybierając w ogóle wzornictwo przemysłowe, uznałam, że to jest najbardziej taki wszechstronny kierunek w ogóle, bo dotyka się różnych tematów. Od projektu lewo, prawo, po przedmiot. A w dół? W prawo, nie w dół, to na prawo. A gdzie ma jechać? Komputerowo w dół. Tak, więc to zamiast wstępu mniej więcej. Jeszcze nie skończyłam troszkę o sobie, więc doświadczenie zdobywałam w różnych firmach, jeżeli chodzi o projektowanie. Trochę tak można powiedzieć zębów zjadłam od zdobywania klientów, projektu i etap końcowy, jakim jest produkcja i to, co się pojawia na naszych półkach po prostu sklepowych, ale też właśnie to, co się dzieje w internecie, to tak ma to samo przełożenie po prostu, tylko że inny wymiar. Tu jest ekran, a tam jest bryła. Mniej więcej. Myślę, że moja taka lekcja na temat logo będzie dosyć luźna, bo jak się okazuje, logo to temat rzeka, tak jak każdy może powiedzieć o swoim koniku bardzo wiele. Właśnie tak sobie wymyśliłam taki, powiedzmy, napis, żeby mniej więcej zobrazować, kim jest logo. Etymologia logo, jak większość bardzo ciekawych słów, pochodzi z greki. I zazwyczaj pierwotnie zawsze było ten logotyp, czyli słowo, obraz, czyli jakby w słowie zawarta była myśl. Esencja tego, co chcemy przekazać komuś, czy podpisać się. Nawet podpis jest logo. Do tego dochodzi właśnie sygnaturka, czyli obrazek, który jest, można powiedzieć, gdzie posługujemy się po prostu w przestrzeni wirtualnej, czy po prostu miejskiej, żeby to było najbardziej widoczne i rozpoznawalne taką flagą, bo tak naprawdę najpierw widzimy kolor, a później kształt, później litery. Tak to mniej więcej można już w skrócie zawrzeć. Litera. Odkąd wymyślono sposób na porozumiewanie się za pomocą nie tyle co słów, ale już liter, gdzie ktoś ma przeczytać, to powstawały znaki, dzięki którym dana informacja była możliwa do przeczytania, przekazania komuś tam dalej. I jakby kształt litery był uzależniony od tego, jakie było narzędzie. Czyli były patyczki, rysiki, pióra i z tego tytułu powstawały takie, a nie inne czcionki.
tutaj mamy tak, jakby chciałam ze wyrazami smaczna kanapka, chciałam Wam przedstawić przede wszystkim to, że każda czcionka coś mówi, do nas przemawia, coś opowiada, historię, klimat. To jest po prostu już w samej literze mamy obraz. Chcemy po prostu zbudować, można powiedzieć, już historię danej rzeczy, którą chcemy przedstawić. Także wybór tych czcionek jest dosyć przypadkowy, ale to już tam nie o to chodzi. Jeśli chodzi o tą planszę tutaj, to sobie pozwoliłam z takiej małej encyklopedii typografii sfotografować. To jest obraz grozy, jaki często mamy, z jakim mamy często do czynienia tak na co dzień. Może chciałabym tak krótko zaznaczyć, że nie zniekształcamy do granic możliwości czcionki, która traci swój charakter i czytelność. To można naprawdę ogromnie wiele rzeczy zepsuć, bo ktoś wymyśla czcionkę po to, żeby z niej korzystać w sposób, może tak w ogóle to rozdam, w sposób racjonalny. A to są dobre przykłady, czy nie przykłady? Tak, w ogóle ogólnie przykłady, ogólnie myślę, że raczej dobre, ale mam bilety, gdzie są bardzo złe przykłady, bo pani musiała mi zaznaczyć, gdzie jadę, bo bym się nie doczytała. Może tak, to proszę tu, tylko po tej stronie. Znaczy tu mamy i logo, i tekst, i obraz, bo żebyście sami zobaczyli, jak wszystko ma po prostu wpływ na to, co chcemy przekazać dalej. Oczywiście, nie, a tu jest tam strzałka, tak jakby. Na przykład, jeśli chodzi o to, tak w skrócie powiem, to mamy w wielu przypadkach, tak na przykład na dezodorantach, puszka, gdzie jest tyle tekstu, tyle pola. I mogę się nawet przyznać, że mam taką przyjemność robić taki projekt. Niestety wygląda to fatalnie, ale muszę zmierzyć się z tym za każdym razem i wciskać tą masę tekstu, którą wiem, że mało kto przeczytam, ale tak ma być. Także w wielu przypadkach jest tak, że robiąc projekt mimo szczerych chęci i marzeń, to są też pewne ramy, do których my musimy się dostosować jako projektant. Obraz. Obraz to już tak mniej więcej to, co zaznaczyłam na początku, że obrazem jest to, czym chcemy zaczepić. Po prostu zaznaczyć swoją obecność, zaintrygować, zainspirować. Myślę, że przyroda jest chyba najbardziej inspirującym, tak sobie myślę, źródłem do powstania ciekawej grafiki. Tak dywagując już bardziej w szczegółach, to myślę, że patrząc na biały punkt u Sarenki, to troszkę inny cel, bo dla drapieżnika to może się srogo skończyć takie zapatrzenie. Ale bardzo sympatycznym jest tutaj, gdzie przyroda naprawdę zaskakuje i potrafi bez jakiejś tam, powiedzmy, ogromnej wiedzy, którą staramy się zdobyć w naszej pracy, sama potrafi takie ciekawe rozwiązania nam podać. Grafika. To już jest już naprawdę rozbudowana cała otoczka, czym jest logo, czyli firma, co chcemy przekazać, co pod tym się kryje, co chcemy sprzedać, jak identyfikujemy całą ideę i całą firmę pod tym znakiem. Czyli to po prostu tak jak... Jeszcze tu nie.
Można powiedzieć, że dana grafika to jest jak odcisk palca danej po prostu rzeczy, którą chcemy, żeby była indywidualna, wyjątkowa, a z drugiej strony bardzo rozpoznawalna w naszym otoczeniu. Właśnie. Jak znaleźć swoich w tym dzikim tłumie informacji, bo po prostu mamy ogromny teraz potencjał, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, otrzymywanie tej wiedzy i jest ogrom tego, co nas otacza. Można powiedzieć, że to jest taka wojna na znaki, że jestem tu, tu jestem widoczny i tu mnie da i mnie znajdź. Właśnie jak rozpoznać swoich, albo dobrą firmę, bo właśnie tym logo. Grafik projektant, no tak. To jest taka osoba, która, z którą podobno nie można się porozumieć. Jak programista. Ty ma tak, za każdym razem, gdy różnie to jest z klientami, sami wiecie. Ach. No właśnie. Zanim ktoś ze mną porozmawia poważnie, to najpierw informuje mnie, że grafik projektant to osoba, z którą nie można w ogóle dojść do ładu. Albo klient jest taką osobą, z którą nie można nigdy dojść do ładu. No, można. To jest praca, która wymaga niezwykłej siły i delikatności jednocześnie, bo zrobić. Bo chcemy zrobić zadanie, zarobić, a mamy przejażdżki. No, ale z drugiej strony, tak myśląc o sobie, może nawet się zwariowana, mam moc pomysłów, ale też osoba, która dysponuje pewną wiedzą. Myślę, że tą wiedzę posiadam, bo troszkę pracowałam tu i tam. To jest takie, to jest tylko zaczepny tytuł. Zazwyczaj się Justyny pytam. Jest mogą krzywy. Nie, moja jest prosta. Odpowiedź nigdy nie jest dobra. Dobra. Znaczy, na pewno to jest oczywiste dla Was, ale niekoniecznie. To są takie elementarne sprawy. Są programy graficzne i one zostały stworzone po to, żeby w jednych tworzyć to, a w drugich tworzyć to. Więc to ma później przekład na to, co dalej się dzieje z tym logo, a także w ogóle z grafiką. Bo trzeba, ja tak przynajmniej podchodzę, że jeżeli coś buduję od podstaw, to to, co można i powinno się robić, to robię w programach takich jak Adobe Illustrator czy InDesign, gdzie się pracuje nad krzywymi, nad wektorami, nad tekstem. Nad obrazem, który jest po prostu, można powiedzieć, porównać do wycinanki. A jeżeli chodzi o zdjęcia, no to jest przede wszystkim Photoshop, czy tam inne programy. I dopiero wtedy, kiedy już mamy i to, dopiero wtedy łączymy ze sobą. Poza tym, co tu dużo odkrywać, jeżeli to też jest świadomość dla klienta, że on powinien posiadać logo krzywych, choćby dlatego, że on za to płaci. I później chce tym dysponować, wybiera sobie później jakąś firmę, która dalej coś innego projektuje, albo ma coś wykonać, na przykład opakowanie, czy na innych nośnikach, czy tam właśnie w rolapach, samą identyfikację swojej firmy. No i tu zaczynają się schody, bo zamiast projektować, to od początku rysujemy logo, bo tak jak tutaj mamy logo w wektorze, no wiadomo, bez względu na to, jaka będzie skala, zawsze będzie ładna, ostra linia, a w Photoshopie, no to będą takie różne zęby. To ma później wpływ na przykład na polimery, na świecenie materiałów, które będą przynosić druk, drukarni.
logo w Wordzie nie wystarczy, krótko mówiąc. Ani w ten pęcie, czy coś tam. Demet. Czy coś? To już jest wyższa szkoła, nie? W czasach licealnych byłam zachwycona paintem. No ale miałam prawo, dopiero na studiach miałam komputer, także trochę czasu minęło. Księga znaku. To jest wszystko, co dotyczy przede wszystkim logo, czyli tej głównej flagi firmy, całej tej esencji, która zawiera się w tym haśle i obrazku, które reprezentuje firmę i całą ideę. Można powiedzieć podpis, pod którym identyfikuje się dana osoba, czy cała grupa osób. Księga znaku to jest taka recepta, jak korzystać z tego logo i jakich błędów unikać. W wielu przypadkach firmy nie posiadają takiej księgi znaku i to jest duża szkoda, bo każdy uważa, że to jest zbędna rzecz, że to jest wydatek, tylko że później efektem tego jest to, że nie ma standardu. Jak nie ma standardu, to też nie odczytujemy jednakowo tej firmy i jest dezinformacja. Muszą być pewne ramy, które uściślają, że tak można, tak nie można robić z logo. To jest bardzo istotne później właśnie w produkcji i w wirtualnym świecie, bo musimy zadecydować, jak że logo będzie w takich kolorach w cmyku, czyli w druku, że używamy też kolorów palety Pantone, są specjalne farby, no jest ich mnóstwo, i RGB na potrzeby strony internetowej. I chodzi o to, żeby zachować tą równowagę mimo wielu nośników, żeby było wszędzie w miarę możliwe podobieństwo i powtarzalność. A to tak już trochę luźno, że nawet mój ulubiony akurat artysta, Albrecht Dürer, miał już świadomość używania litery jako logo w identyfikacji podpisów swoich prac. Tak jak widzimy tu akwatinta, jest to czcionka bardzo taka twarda i barwista, a tutaj piórko bardzo tak delikatnie. Ale to ciągle jest to samo. Tak samo dałam wam wydruki. Troszkę trzeba tutaj dobrze się przyjrzeć, bo tak na co dzień przekładamy różne ulotki, reklamy, gazety i nie patrzymy tak w nich nigdzie. Ale właśnie tak jak wracając do księgi znaku, bardzo istotną sprawą jest wybór właśnie nośnika. To, że od tego wiele zależy, jak to logo i w ogóle cały obraz wygląda. Jest taki papier, folia, materiał banerowy, szyba. Cała moc nośników. A jeśli chodzi o Picasso i tutaj twórcy myślinki, bardzo fajna sprawa, że ich jakby podpis sprawił to, że powstała czcionka, którą obecnie po prostu palimy się, korzystamy. Komiks. To jak jedną firmę, bo tego jest cała moc, ale tutaj bardzo widać, jak firma jest bardzo zżyta ze swoim logo, ze swoją ideą i jest jak konsekwentnie idzie do przodu wraz z rozwojem tego, co się dzieje na świecie, ale też nie boi się iść o krok dalej, bo to jest bardzo duża zmiana między czymś takim a czymś takim. Znaczy, to jest oczywiście wizja, więc tak, to jest syrena. Starbucks, czyli kawa, podróże, żaglowce. Syrena była dosyć niebezpiecznym stworzeniem w czasie podróży.
Ale żeby oswoić, że tak powiem, gada, to się go ma na statku, nie? Więc tutaj akurat jest oswojona syrena. Tak to funkcjonuje, może wiedzieć, w życiu, nie? Jak robot. Mam nadzieję, że głupo to nie tak. Ale bardzo obrazowo. W każdym razie jest tutaj wizja, konsekwencja tego, co klient nam chce przedstawić. No i też patrzy na to, co się dzieje na świecie. Że bardzo chce uprościć to logo, ten znak rozpoznawalny, a z drugiej strony ciągle nie stracić na czytelności. No, ja myślę, że do tego punktu to raczej nie dojdzie, bo mamy też wielu ludzi daltonistów, którzy jest płot duby. Może to już taki żart. Następny. To już tak może pokażę szybko. Wiemy, co kryje się pod czikitą. Jak bardzo fajnie można bawić się swoją firmą, swoją wizją i to, że logo to nie tylko podpis, ale też możliwość mówienia czegoś więcej społeczeństwu, wyjść po prostu poza ramy tego, co chcemy sprzedać, ale też chcemy sprzedać coś więcej, czyli wizję, zaistnieć w społeczeństwie jako osoba, która, nie wiem, co powiedzieć, autorytet. Ważnej informacji społecznej, ważnej dla wszystkich, mi się myślę, jasnej dla wszystkich ludzi na świecie. A to tak na zakończenie. Myślę, że Chiquita już jest na tyle silną firmą, że nie boi się zabawy i trochę nawet śmieszności, bo cóż, minionki nie są zbyt mądre, ale poczciwe. Jednak firma jest na tyle poważna i odważna, że nie boi się zaryzykować nawet w ten sposób zaistnieć na rynku. Chciałabym zadać pytanie w takim razie, skoro księga znaku jest tak istotna, to czemu graficy zgadzają się robić tylko logotyp? Bo to jest dodatkowy koszt, który kosztuje... Ale to jest niezbędny koszt, jeśli dobrze zrozumiałam. No, niezbędny. Jeżeli nie chcemy doprowadzić do chaosu, po prostu... No, ale po to zgłaszamy się do grafika, żeby doprowadzić do chaosu i... Robić grafik i grafik po prostu. Po prostu to jest cena. Jest grafik i grafik też, nie? No właśnie, to jest po prostu błąd. Wiesz, stronę internetową zrobisz za 500 zł, za 5 tysięcy, za 50 tysięcy. No będzie miała różne cechy. Ale to jest oszukiwanie klienta, że on dostał logotyp, tak? No, ale klient się na to zgadza. I jest no właśnie, ale ile jest świadom? Tak jak powiedziałem, się wydaje, że mało jest świadomości w tym. To są zapotrzebowani na to. Bo jest popyt, oczywiście. Tylko bardzo duże firmy, korporacje mają księgę znaku. Tak, słucham. Mogę wiedzieć, ile kosztuje średnio księga znaku? Od średnio, można powiedzieć, że to jest powiedzmy od 1000 zł wyżej. Okay. Może z granicy, rozumiem. Oczywiście, jak że jest to słowa kurwa, to się spróbuję. Przez to, to przyjemne. Ale to też jest kwestia bardzo umowna i po prostu... To nie ma ram, bo na przykład mogę zrobić księgę znaku dla klienta, który ma po prostu maciupeńką firemkę, jakąś kanciapkę z burgerem i jest okej. Okay. I ile takie kosztuje wtedy coś? Takie minimum? To już trzeba wspólnie porozmawiać. No. Ale jakie jest kryterium? Trzeba po prostu to omówić. Jakim samochodem przyjedzie klient? I pogadać cenę. Klient może powiedzieć swoją. Albo się zgodzimy, albo będziemy gdzieś po środku po prostu. My się często spotykamy z takim
częścią zlecenia, które realizujemy, czyli przygotowanie do wytyku pod www, a potem ci klienci wykorzystują w bardzo różny sposób, żeby to zauważyłaś, tak? Nie robimy tej całej księgi znaków, tylko takiej potrzeby nie ma, nikt tego nie oczekuje. Ale też zdarza się, że w ramach takiego projektu logotypu wykonujemy dla niego, przygotowujemy dla niego takie użyteczne rzeczy, żeby tego nie popsuł, czyli jakąś wizytóweczkę, jakiś papier filmowy, te, które najczęściej są używane i mam pewność, że to zostanie wykorzystane w dodatkowy sposób. Jasne, tylko chodzi mi też o to, że chodzi też o docenienie pracy grafika projektanta, a jeżeli wizytówkę zrobi sobie sam właściciel, a papier firmowy też sobie zrobi właściciel, niech robi. Będzie teraz. Dokładnie, w Wordzie i no niech robi. Naprawdę dla mnie to może sobie tak być, ale jeżeli rzeczywiście chcemy docenić, każdy chce docenić swoją pracę i też fajnie doceniamy czyjąś pracę, to naprawdę jest ogromna wiedza, żeby powiedzieć klientowi, no i siła, że to logo w tym, na papierze firmowym ma być w tym miejscu, na kopercie w tym miejscu, na jakimś dyplomie, tak, a tak. To jest naprawdę bardzo ważne, bo to ma wpływ później nie tylko na stronę internetową, ale później na moc innych nośników, takich właśnie wizytówka, reklamówka. I to nie jest tak, że sobie a tutaj rozciągnę, tu przewinę, albo wyrzucę, utnę. No i też trzeba mieć tą świadomość, że tak jak już mówiłam, w internecie mamy RGB, a poza tym to, co mamy wydrukowane, to są farby. I jeszcze do tego dochodzi nośnik. I tutaj też już jest zabawa, bo nośniki są różne, kolory się zmieniają. Odczytywanie tego znaku też zmienia. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.